W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać. Gwałt i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał, ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto Słowo Boże. W świątyni, by ojrzeć Twą potęgę.
Przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe, co doskonałe. Oto słowo Boże. Aleluya.
z wami. I z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Grzechu pierwszych rodziców, od grzechu pierworodnego. Cierpienie, krzyż są jako przypisane ludzkiej ograniczonej naturze. Nie ma życia bez cierpienia, bez krzyża. Ale też nie ma prawdziwego życia chrześcijańskiego bez świadomego przyjęcia krzyża, naśladowania Chrystusa. Jesteśmy wszyscy jak apostoł Piotr, który chce odwieść Chrystusa od męki i śmierci. My chcielibyśmy może wyrzucić cierpienie z naszego życia. Często w obliczu cierpienia, krzyża pytamy, dlaczego? Nie można uciec od cierpienia, krzyża, ale można go świadomie przyjąć, zaakceptować w swoim życiu. Można i trzeba, by uświęcić cierpienie. Kto chce pójść za mną, Chrystus z dzisiejszej Ewangelii, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Krzyż nie jest złem. Jak wydało się świętemu Piotrowi, który chce odwieść Chrystusa od niego. A my po 20 wiekach nieraz sądzimy tak samo. Może i nam trudno uwierzyć, że nie ma żłobka, że nie żłobek jest celem przyjścia Chrystusa, ale krzyż. Nie Góra Tabor, nie Góra Przemienienia, ale Kalwaria była tym głównym celem Jego ziemskiej wędrówki, Jego przyjścia. Nie było innej drogi rozwiązania
Bożym planie zbawienia ludzkości. Zbawiciel przyjął nasze ludzkie ciało, naszą naturę z wszystkimi konsekwencjami. Wziął wszystko na siebie, także krzyż, cierpienie, aby pokonać szatana i grzech. Chrystus stał się tym barankiem ofiarnym, aby swoją śmiercią pokonać szatana. Dlatego właśnie także krzyż ma być centrum naszego życia. Krzyż świadomie przyjęty i zjednoczony z krzyżem Chrystusa. Nie cierpiętnictwo bez nadziei, poddanie się krzyżowi, ale świadomy wybór, gotowość na przyjęcie cierpienia i krzyża, które nam niesie życie. Nie chodzi tylko o cierpienie fizyczne, bo ból zadawany ciału może nieraz być mniejszy niż cierpienie duchowe. Nieraz słowo bardziej boli niż policzek. Popatrzmy na Maryję stojącą pod krzyżem swego Syna Jezusa Chrystusa. Popatrzmy na jej cierpienie. To ją nazywamy Matką Bolesną. Zdrada Judasza nie mniej bolała Chrystusa niż biczowanie. Zaparcie się Piotra czy ucieczka uczniów były tak samo bolesne dla Chrystusa jak ból fizyczny. A i nasze słowa zdrady, oszustwa czy obmowy nie mniej bolą bliźnich niż policzek czy pięść. Ale i to cierpienie trzeba przyjąć i nie oddawać złem za zło. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy fragment księgi proroka Jeremiasza o jego głoszeniu misji prorockiej. To w nim prorok skarży się na swą misję. Otrzymuje od Boga wezwanie do głoszenia Jego słowa. Ale to Jego nauczanie napotyka na sprzeciw słuchających. Prorok Jeremiasz nie tylko cierpi fizycznie, o czym dowiadujemy się z innego fragmentu jego proroctwa, ale jeszcze bardziej chyba bolał nad tym, że nie przyjmowano jego słów, nie wierzono. Broni się Jeremiasz przed misją prorocką, mówiąc: nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale ostatecznie głosi jego słowo, głosi Boże słowo. Prorok Jeremiasz wydał swoje ciało na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, do czego wzywa nas także święty Paweł w usłyszanym dziś liście do Rzymian. Dajcie swoje ciało na ofiarę żywą, Bogu przyjemną. Prosi i nas święty Paweł przez miłosierdzie Boże do złożenia Bogu ofiary z nas samych, do przyjęcia i postępowania zgodnie z wolą Bożą, a więc także do przyjęcia krzyża, cierpienia, choroby.
końcu Ewangelii słyszeliśmy, cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Syn Człowieczy przyjdzie i odda każdemu według jego postępowania. Te słowa Chrystusa usłyszane w Ewangelii są tym najważniejszym argumentem pójścia za Chrystusem, niekiedy trudną drogą krzyża, aby pełnić Jego wolę. Bo Chrystus przyjdzie i odda każdemu według Jego postępowania. Nie to, co mamy w rękach, nie bogactwa, domy, pójdą z nami przed Boże oblicze. To z naszych czynów będziemy sądzeni. Niech ta Eucharystia, która jest również pamiątką męki i śmierci Chrystusa, pomoże nam wziąć krzyż, który nas spotyka. Wziąć go z miłością do Jezusa Chrystusa. Niech nam pomoże pełnić we wszystkim wolę Bożą. Credo in cunum, credo in cunum Deo. Thank you.
przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał i zawsze stawia się za nami. Zanieśmy do Ojca Niebieskiego nasze błagania. Módlmy się za narody świata, aby krzyż był dla nich znakiem pokoju i zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych kapłanów, szczególnie za księdza Rafała Gakana w rocznicę święceń kapłańskich, aby krzyż był dla nich znakiem aby jaśniała w nich świętość chrześcijańska. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci rozpoczynające rok szkolny, aby chętnie poznawały prawdę o sobie i o Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się o powrót do zdrowia kardynała Mariana Jaworskiego, o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i świętego Benedykta, zdrowie i łaski dla Zofii Murt, 73. rocznicę urodzin. Również o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 10. rocznicę ślubu Katarzyny i Miłosza oraz dla ich rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Zofię Marczyk, męża Władysława, Aleksandrę, Stanisława i Janik oraz Stanisława Kowalika, Bogdana Sobkowicza, Jerzego Ochmańskiego, aby wielbili Boga przez wszystkie wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy miłowali Chrystusa, Jego krzyż i Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, wysłuchaj nasze prośby, które zanosimy do Ciebie, ufni w Twoją pomoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z całego Twojego imienia, na rzecz uchwały swojego imienia, a także na pożytek nasz, z całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Wszelkie stworzenie, poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią
Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, chłał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Jedzcie, pijedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: Jedzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego życia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Benedyktem, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Potwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się nam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkim dobrem. Przez Chrystusa, Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.
pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowu, ośmielamy się Mu mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pachański niech zawsze będzie z Wachami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. Thank you.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie we braciach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Posłuchajmy ogłoszeń. Rozpoczynamy nowy miesiąc. W związku z tym w ramach liturgii w środę w czasie wieczornej przy świętej modlić się będziemy za zmarłych wspominanych w upominkach rocznych. W czwartek godzina święta będzie miała miejsce po wieczornej przy świętej. W piątek odwiedzimy chorych z komunią świętą przed południem, a od 17:30 będzie okazja do spowiedzi świętej. Po wieczornej przy świętej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. A w sobotę po wieczornej przy świętej modlić się będziemy przez stawiennictwo Najświętszej Marii Panny. Natomiast w niedzielę podczas przy świętej 8:30 bezpośrednio po niej odbędzie się spotkanie żywego różańca, a o 15:00 nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Ponadto msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 132 będzie odprawiona we wtorek o 8:30. Ze względu na epidemię koronawirusa, jak już informowaliśmy przed wakacjami, tegoroczne bierzmowanie odbędzie się w przyszły czwartek, czyli 10 września o 18:00. W związku z tym zapraszamy kandydatów do bierzmowania, którzy w zeszłym roku szkolnym przygotowywali się do przyjęcia tego sakramentu, na spotkanie 2 września na godzinę 18:00. Przyszłą niedzielę podczas przy świętej 8:30 w Tyńcu będziemy dziękować za wszelkie dobra i łaski Boże, jakie stały się naszym udziałem w minionym roku. O przygotowanie tego wydarzenia proszeni są parafianie z ulicy Bogucianka i Przyległe, czyli Wielogórska, Stępice, Grodzisko, Juranda ze Spychowa, Golgierza Wdałego i Zakleśnie. Podobna uroczystość odbędzie się również tego dnia w Podgórkach o godzinie 10:00. W trosce o dobro chorych i potrzebujących arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski zachęca wiernych, by włączyli się w akcję Dobro jest w Małopolsce ramię w ramię, organizowaną przez Małopolskie Centrum Krwiodawstwa pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. Centrum Krwiodawstwa udaje się zebrać w tym roku jedynie 1/3 zapotrzebowania szpitali w naszym województwie. Dlatego ksiądz arcybiskup zachęca wiernych, by którzy mogą, by zdecydowali się na szczególny uczynek miłości bliźniego i oddali krew w najbliższej stacji krwiodawstwa. Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Ta strona to jest rckik.krakow.pl. Pan z wami i z duchem twoim, obejdzie głowy na błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.